Hej, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, tym razem w filmie z takiej pierwszej poważnej jazdy. Oli! Super, brutalnie, nie reaguje na ciebie. Masz, kurde, cudowny kawałek materiału, bo on teraz sprawdza, czy cały czas mam w ręce smaczka, a mam kamerę. Więc cały czas jest jego wielki nohal. Olimp! Olimp! Da się mu tak głowę na głową? Więc jak widzieliście, Olimp już podaje nogi. W sensie na tym filmie jeszcze tego aż tak nie widać. No ale ten film już wam zaspoileruję. To jest nagrane jakiś czas temu i na ten moment koń podaje wszystkie nogi bezproblemowo. Tutaj przerabialiśmy kwestię cofania, ponieważ Olimp miał ogromny problem wyprzedzania mnie, gdy go prowadziłam i nawet czasem przydeptywania niechcący podeszwy. Więc chciałam, by jednak reagował na to takie przesuwanie, odsuwanie, cofanie. Tak jak mówiłam, na filmie z jazdy próbnej, młode konie warto przemyśleć przed jazdą i też to właśnie stosuję, raz mi się zdarzyło wsiąść bez tego, ale tak to koń właśnie może tutaj wyciągnąć szyjkę, wyciągnąć plecki, a generalnie to oswoić się z tym, że ma siodło na sobie, strzemiona i tak dalej. No i panie i panowie, mamy wielki moment. Pierwszy raz w nowym domu wsiadłam tutaj na Olimpa. Wcześniej wsiadałam jeszcze na niego, jakby gdy ktoś mnie lążował, więc nie liczę tego jako taką pierwszą jazdę. Tutaj mamy pierwszą jazdę taką po prostu luzem, gdzie ja nim kieruję i tak dalej. I jest coś, co wolę powiedzieć od razu, że potem nie było problemów. Koni nie ma tutaj nachrapnika i jest jeszcze koniem młodym, który z wędzidłem się do końca nie oswoił. Czyli każdy ruch, bądź nawet bezruch wędzidła powoduje to, że on coś tam sobie memła, otwiera pyszczek i na razie to będzie tak wyglądać. Nie jest tak, że ja działam cały czas tak mocno, że koń po prostu umiera z bólu, próbuje wypluć wędzidło, tylko on po prostu sam ja raz na jakiś czas próbuje wypluć i odkrywa, że to jest to głowie i że się nie da, więc wygląda jak kot, który próbuje zmiotować. Już. I widzicie moją dziwną konstrukcję z rogów, którą wymyślałam na poczekaniu, ale pomysł jest taki, że właśnie kręcę się wokół niej, mogę robić taką ósemkę, tylko wtedy trzeba uważać na ten czerwony drąg, a mogę robić kółka, w których też trzeba uważać na czerwony drąg, mogę jechać prosto w takim korytarzu, albo mogę też przez te drogi przychodzić, chociaż Olim tamtego dnia jakichś wielkich chęci do tego nie miał. Już idę poprawić. Widzicie tutaj, jak po chwili kłusa on gdzieś tam odpuścił tą pozycję górną i wyciągnął się w dół. Czasem jest to ucieczka od bólu, czasem właśnie to jest prawidłowe i koń się jakoś tam rozluźnił, ale moja reakcja była dosyć gwałtowna, ponieważ on, jak przyjechał do nowej stajni, bardzo często się kładł, kładł się na ląży, potrafił się zatrzymać z kłusa i po prostu zacząć tarzać. Wystraszyłam się trochę, że on zaraz tutaj powącha podłoże, nóżki się pod podłożą i będzie się tarzać z siodłem i ze mną na plecach. Jak się potem okazało, nie miał takich pomysłów, za każdym razem jak jednak na nim siedzę, to nie próbuję się tarzać, a zresztą na ląże też już odpuścił. Miał taki pierwszy dzień, gdzie przyjechał i po prostu musiał się wytarzać we wszystkim, w każdym podłożu, w każdym miejscu. Nie we mnie, bo nie powiem, co dostaniesz zamiast przysmaków. Na tej jeździe wyszedł gdzieś tam problem tej łydki przesuwającej. Chciałam z koniem wchodzić takim bardziej zgiętym w te zakręty, żeby nie spływał mi ciągle do środka. Jednak dla Olimpa to jeszcze jest dosyć ciężkie. I przeszliśmy właśnie na tą kombinację, aby poćwiczyć trochę te zakręty, krążenie i tak dalej. I po chwili kłusa przyszedł czas na galop i galop pierwszy był właśnie na tą nogę, przez to, że on na te łydki przesuwające działa jak działa, na razie z ustawieniem ma problem, jednak poprawiliśmy i resztę galopu już jakoś to tam wyglądało. Ściągnąć je?
No. Bo to za bardzo wchodzi do środka. Okej. Podsumowując tę jazdę, chciałam zaznaczyć na wstęp podsumowania, że miałam za długie strzemiona, ponieważ nie są to moje strzemiona i nie miałam jak ich wyregulować, ponieważ następnym razem po prostu będę je zawijać. Poza tym mogłabym trochę delikatnie na tej jeździe działać ręką i to była moja taka nauczka na następne jazdy, ponieważ po prostu on jest delikatniejszy niż jakikolwiek inny koń, którego miałam. I mimo tych wszystkich problemów jakoś tam idziemy do przodu, o czym przekonacie się bądź nie w następnych odcinkach. Możecie mi wierzyć na słowo, że potrafię coś więcej niż zepsuć konia, a przynajmniej tak mi się wydaje. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa.